Tutaj przy ulicy Januszowickiej 13 państwo Różewiczowie mieszkali od połowy lat 70. aż do początku lat 2000. To był ich drugi wrocławski adres, bo w 1968 roku przeprowadzili się z Gliwic do Wrocławia i zamieszkali przy ulicy Glinianej. A ich ostatni adres to domek przy ulicy Promień na Biskupinie. Tu we Wrocławiu osiadł z żoną, panią Wiesławą, i dwoma synami, no, którzy tutaj dorośli, rozpoczęli studia, karierę zawodową. No i właśnie to mieszkanie przez prawie 3 dekady było takim punktem, w którym Różewicza odwiedzali bliscy, rodzina, kuzyni, ale także przyjaciele i współpracownicy z całego Wrocławia. O, przychodzili tutaj krytycy, twórcy teatralni, przychodzili także studenci, dzwonili uczniowie, żeby zapytać, o co chodzi w wierszach poety. Także to miejsce pozostawiło realny ślad w pisarstwie Różewicza. I można powiedzieć, że Januszowicka 13 nie byłaby sobą bez Różewicza, ale i odwrotnie. Różewicz we Wrocławiu bez tej ulicy też nie byłby sobą. Jesteśmy we Wrocławskim Parku Południowym. Nieopodal jest ulica Januszowicka, skąd Tadeusz Różewicz od połowy lat 70. przychodził tutaj na spacery. Często spotykał teatrologa, profesora Janusza Deglera, który przychodził ze swoim psem Bungusiem. Bunguś zyskał imię od Bunga, bohatera powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza. I razem we trzech spacerowali wokół tego parkowego stawu. Bunguś był przyzwyczajony, że razem z profesorem Deglerem chodzą zgodnie z ruchem wskazówek zegara. I kiedy raz Tadeusz Różewicz ruszył w przeciwną stronę, Bunguś popatrzył na niego z wyrzutem. Panowie Różewicz i Degler często rozmawiali o poezji, o Witkacym, o żonach wielkich twórców, ale kiedyś Tadeusz Różewicz opowiadał także o swoich partyzanckich czasach. Wtedy, kiedy razem z oddziałem Armii Krajowej stacjonował w lesie i słuchał śpiewu ptaków. I trochę ten park właśnie przypominał mu tę sytuację. Raz nawet powiedział Deglerowi, że chętnie zamieszkałby w samotności na wysepce, która jest na środku stawu, żeby jak Robinson Crusoe żyć w ciszy i tylko słuchać śpiewu ptaków. A świetnie rozróżniał głosy ptaków, bo się tego nauczył właśnie w partyzantce. Kamieniczki potocznie nazywane Jasi Małgosia, czyli domki dawnych altarystów, a współcześnie domek miedziorytnika, artysty, rytownika Eugeniusza Geta Stankiewicza, no, który tutaj gościł Tadeusza Różewicza i razem pracowali, tworzyli różne artefakty z przedmiotów, takich jak na przykład szyszki, albo kamień Nowosielskiego zamieniali w kamień filozoficzny, a przy tym jedli różne zakazane rzeczy, których im nie wolno było, czyli na przykład boczek. Te miejsca, osoby, anegdoty, o których teraz mówimy, rozmawiamy, są właściwie częścią takiego wielkiego zasobu wspomnień, pamiątek po poecie we Wrocławiu. W dużej mierze ta historia została opisana w przewodniku turystyczno-literackim pod tytułem W drodze, śladami Tadeusza Różewicza po Wrocławiu, który w październiku ukaże się we wrocławskim wydawnictwie Warstwy. Przewodnik można czytać, ale także razem z nim zwiedzać Wrocław, a właściwie razem z Tadeuszem Różewiczem przy mojej skromnej pomocy. Chciałbym zachęcić także do lektury wyboru prozy Tadeusza Różewicza, która ukaże się w wydawnictwie Ossolineum w połowie października pod moją redakcją naukową. To jest taka solidna naukowa rzecz, która zbiera bardzo ciekawe prozy Różewicza, właściwie nieznane, od jego felietonów i reportaży, także tych pisanych już w latach 40., przez niedokończone, zaplanowane tylko powieści, aż po listy i wspomnienia. To jest niezwykle bogaty materiał literacki, który pokazuje Różewicza z innej strony. Pokazuje jego inną twarz jako prozaika.